Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, wszyscy zebrani, drodzy Państwo, którzy słuchacie lub będziecie słuchać naszych obrad. W pierwszym rzędzie chciałbym podziękować za poparcie społeczne, za zaufanie, które poskutkowało wyborem mojej osoby na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej, ponownym wyborem. To dla mnie i sukces, i jednocześnie zaszczyt. Chcę podkreślić, że jest to poparcie całego zespołu, zaufanie dla dużej grupy osób, która razem ze mną tworzyła program wyborczy, ale też realizowała zadania przez minione 4 lata. Tak więc poparcie to nie tylko zaufanie na przyszłość, ale też pozytywna ocena tego, co robiliśmy przez 4 lata. Przez czas kampanii słyszeliśmy bardzo wiele ciepłych, życzliwych słów, ale też niemało uwag. Wszystkie te uwagi będziemy analizować, brać pod uwagę i wdrażać, na ile to tylko będzie możliwe, bo cenimy sobie każdy głos, każdą sugestię, bo rozumiemy, że jest sformułowana i przyjmujemy, że jest sformułowana z czystych pobudek i dla dobra nas wszystkich. Chcę pogratulować wszystkim Państwu radnym, w szczególności nowo wybranym. Będziemy współtworzyć samorząd Ostrowi Mazowieckiej. Będziemy podejmować niezwykle ważne decyzje. Bardzo Państwu gratuluję i liczę na dobrą współpracę. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które współpracowały ze mną podczas kampanii wyborczej. To była niełatwa kampania wyborcza i tym bardziej bardzo dziękuję całemu zespołowi, który stanął, tak jak demokracja na to pozwala, do wyboru. Chcę też podziękować mojej najbliższej rodzinie, w szczególności mojej kochanej żonie, która tutaj jest obecna. Drodzy Państwo, tak jak deklarowałem w kampanii wyborczej, idziemy zespołem przygotowanym, idziemy z przygotowanym programem. Nie stracimy ani dnia. Jak powiedział Pan Przewodniczący Miejskiej Komisji, zaczynamy od jutra, bo właśnie od jutra zaczyna się nowa kadencja. No choćby 3-4 sprawy, które na pewno podejmiemy niezwłocznie. Szkoła, zadanie do realizacji natychmiast, drogi, chodniki, w tym duży projekt znany właściwie chyba wszystkim w mieście, a nie zrealizowany w poprzedniej kadencji, czyli ciągi pieszo-rowerowe, które de facto są częścią całego pomysłu na drogi. Wkrótce, w tym roku jeszcze, otwarcie starej elektrowni jako zaplecza dla miejskiej kultury, Miejskiego Domu Kultury i wszystkich innych instytucji i organizacji pozarządowych. No i chociażby jeszcze jedna sprawa, która przejawiała się w kampanii wyborczej, to rewitalizacja na miarę naszych możliwości centrum miasta. Bardzo wielu mieszkańców to podejmowało. Będziemy do tego przystępować na miarę sił i środków, jakimi samorząd będzie dysponował. Żeby to realizować, a to są tylko przykłady, przed nami bardzo dużo szczegółowych i kosztownych spraw, inwestycji, potrzebna jest współpraca. Nie wchodząc w szczegóły, myślę, że Ostrów Mazowiecka wie, czym kończy się
brak współpracy. Nie miejsce to i czas, żeby o tym mówić, rozważać to, ale miejsce i czas powiedzieć, że kiedy czas na dyskusję, wtedy dyskutujemy, ale kiedy jest decyzja, to należy podjąć wysiłek maksymalny, aby przejść do realizacji. Obyśmy wszyscy znajdowali w sobie siłę, determinację, ale też może i elastyczność, i wyrozumiałość, żeby przechodzić do realizacji. Bardzo do tego serdecznie zapraszam wszystkich Państwa Rady. Wszystkich. Ale nie tylko Państwa Rady. Wiele ważnych rzeczy dzieje się poza Radą. Organizacje pozarządowe, instytucje, sąsiednie samorządy, to wszystko wpływa na to, co dzieje się w samorządzie. My tutaj tylko finalizujemy pewne decyzje i je później tworzymy podstawy, żeby one mogły się realizować. Zapraszam raz jeszcze do współpracy. Bardzo mi na niej zależy i choć wybrany zostałem przez część mieszkańców, przez większą część mieszkańców, to pragnę podkreślić. Mój urząd będę pełnił, tak jak słowa przysięgi, ślubowania mówiły, dla wszystkich i w imieniu wszystkich i na rzecz wszystkich mieszkańców. Chciałbym podziękować za zaufanie. Liczę na kredyt zaufania od Państwa radnych. Zapraszam raz jeszcze, nie spocznę w tym zapraszaniu do współpracy. Liczę na dobrą kadencję, na dobre decyzje i na to, co podkreślałem i cała nasza ekipa podkreślała całą kampanię wyborczą i dużo wcześniej. Musimy, pragniemy tego i musimy zbudować miasto dobre dla wszystkich i na długie lata. Dziękuję Państwu bardzo.